Siemaneczko ludziska, w ten piękny, słoneczny, listopadowy, zmrożony niczym moje skurczone do rozmiarów orzeszka jajka po porannym, zimnym prysznicu dzień. Chciałbym was wszystkich przywitać w kolejnym odcinku hitów internetu, programu, w którym nie ma głupich pytań, tylko są same oce w aksa. Oce w aksa, oce w aksa, oce w aksa, pan też ćwiczy. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o człowieku tak legendarnym, tak potężnym, tak mężnym, że gdyby nie on, to kanał Borbob TV najprawdopodobniej nigdy by nie powstał, ba. Ja mam nawet teorię, że gdyby nie on, to nie powstałaby nawet sama Polska czy cały nasz wszechświat. Polska górą! Panie i panowie, ludzie i ludziska, z dumą w sercu przedstawiam wam Strongmana, największego Polaka, męża stanu, patriotę, wojownika, człowieka, który hobbystycznie pasjonuje się łapaniem i rzucaniem. Ja lubię łapać i rzucać, ja lubię łapać i rzucać. Mężczyznę, który wstrzymał słońce i ruszył ziemię, ale i tak był drugi w kulach. Przed wami jedyny i niepowtarzalny Mariusz Pudzianowski. No to zostawcie łapeczkę w górę, suba i zaczynamy. Mariusz Pudzian Pudzilla Pudzdolf Dominator Pudzianowski to były strongman, a obecnie biznesmen oraz zawodnik KSW. Zwyczajony nie jest. Swoją drogą, według Wikipedii, jednym z jego przezwisk był również Pyton, ale nie będziemy wnikać dlaczego, choć możemy się domyślić. I powiem wam, że mógłbym oddać cały dobytek mojego życia i założyć się, że nie istnieje Polak, choćby mieszkający nawet w największej dziurze, jak jakiś Pcimdolny czy Radom, który nie wiedziałby, kim jest Mariusz Pudzianowski. Strzelam, że Pudzian jest najbardziej rozpoznawalnym człowiekiem w Polsce, chyba bardziej rozpoznawalnym niż nawet sam prezydent Andrzej Duda Uga Buga. Pudzian swoją popularność zyskał i chyba wszyscy doskonale o tym wiedzą, dzięki swoim zwycięstwom na zawodach Strongman. Jak podaje Wikipedia, 8-krotny mistrz polski Strongman, 6-krotny mistrz Europy, 5-krotny mistrz świata Strongman w latach 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 3-krotny drużynowy mistrz świata par Strongman w latach 2003, 2005, mistrz Super Serii w sezonach 2003, 2004, 2005, 2007. Nie ma człowieka na tym świecie, który na scenie Strongmanów osiągnąłby więcej niż Pudzian. I wiecie, jednym mistrzom można zarzucić, że przeciwnicy słabi, że na farcie, ale nie. Pudzian dosłownie rozgramiał swoich rywali. Otóż Pudzian, jak już wygrywał w jakiejś konkurencji, to z reguły jego wynik był o kilkanaście albo i kilkadziesiąt procent lepszy niż osoba, która była druga. No chyba, że w kulach. Pudzian dominował swoich rywali i każdy Polak przed telewizorem nawet nie brał pod uwagę, że mógłby z kimkolwiek przegrać. I wydaje mi się, że Pudzilla też nie brał przegranej pod uwagę. Pudzian miał co prawda lekkie problemy z typowymi trójbojowymi konkurencjami jak siady czy martwe, gdyż z reguły był o wiele lżejszy niż jego rywale, a w konkurencjach wymagających dynamiki Pudzilla popierdzielał, jakby miał jakiś motorek w dupie i z reguły nadrabiał punkty z nawiązką. Pudzian oprócz ilości zwycięstw wyróżniał się też swoją sylwetką. Jako chyba jedyny strongman w historii do zawodów wychodził z kaloryferem i docięciem, którego pozazdrościłby mu pewnie nie jeden profesjonalny kulturysta. Wydaje mi się, że to docięcie właśnie nie sprawiło, że Pudzian był o wiele szybszy niż reszta zawodników, do tego dawało mu to odrobinę supermanowego vibe'u. Zawody strongman były swego czasu prawie tak samo popularne jak skoki narciarskie spopularyzowane przez Adama Małysza. Jestem Adam Małysz, zapraszam na skoki narciarskie. Pamiętam, że zawsze prowadził je taki łysy ziomek, chyba nazywał się Ireneusz. Robił wtedy z zawodnikami po każdej konkurencji wywiady oraz komentował całe zawody. Nie wiem czemu, ale jak na niego patrzę, to typ wyglądał, jakby faktycznie nazywał się Irek. Po zakończeniu swojej kariery strongmanowej, Pudzian postanowił zostać profesjonalnym zawodnikiem MMA. Swój pierwszy bój stoczył z Marcinem Najmanem i po dziś dzień zastanawiam się, czemu ten pojedynek nie widnieje na Wikipedii pod hasłem spuszczenie łomotu. Pudzian wjechał w Najmana swoimi low kickami. Najman, jak to Najman, zaczął uciekać po całym ringu. Komentarz do tej walki znam chyba już na pamięć. Pierwszy low kick, jaki Pudzian zapodał mandarynkowemu lordowi, wstrząsnął chyba całą Polską. Od tego czasu MMA w Polsce zaczęło mieć znaczenie na rynku sportowym. W zasadzie to wydaje mi się, że Pudzian własnoręcznie spopularyzował mieszane sztuki walki w Polsce dzięki tej walce, także no, panie Kawulski i Wandowski, nigdy się Pudzilli nie wypłacicie za takie promo. Ba. Od tej walki samemu zacząłem trenować, podobnie jak wielu młodych. I powiem wam, że kiedy ostatnio dowiedziałem się, że od tej pierwszej walki minęło już 13 lat, to aż oniemiałem. Ten człowiek przez 13 lat zasuwał podwójnie, aby nadrobić swój brak umiejętności jako zawodnik sztuk walki. Tak jak ja zawsze powtarzam, cierpliwy i kamień ugotuje. Jak ja zawsze mówię, Polska górą, nie dajemy się.
Póki mam siłę, będę wojował do samego końca. Zrzucił ze 30 kg mięsa i w zasadzie teraz jest już zawodnikiem kompletnym. Nie ma innego zawodnika, którego walki by mnie tak nie stresowały. Chyba najlepszym pojedynkiem, jaki do tej pory stoczył Pudzilla, była walka z Jurasem. Jezu Chryste, co się tam działo? Ciechakiem wątrobę trafić Pudzianowskiego. Oczywiście Mariusz troszeczkę tych ciosów zgarnął. Blisko, tylko smagnął po nosie Pudzianowskiego, czyli 5 cm dalej i byłoby po walce. Pudzian przeszedł niezwykle długą i ciężką drogę, aby zostać potężnym zawodnikiem MMA. Jego popularność wzrosła jeszcze bardziej, kiedy zaczął regularnie pokazywać swoją poranną zaprawę o 6 rano, czyli standardowe 50 km biegu oraz 2 godziny interwału ciężarami. Chłodno, troszeczkę wiaterek dzieje. Oczywiście na koniec Pudzian musi zaorać wszystkie pola uprawne w Polsce, a na wieczór jeszcze jakiś lekki trening MMA i można zjeść 10 truskawkowych czekolad wedla. 6 seryjnych ryjek wiosłowania po 30 sekund, potem zabawa z ciężarkami, brzuszek, rozciąganie i koniec. Czasami kiedy na to patrzę, to zastanawiam się, jakim cudem on to wszystko robi przez całe życie. Dyscyplina i dążenie do celu, co by się nie działo. I powiem wam, że nie byłoby to aż tak imponujące, gdyby Pudzian zajmował się tylko i wyłącznie sportami walki. Ale nie, Pudzian ma swój biznes z tirami, jakieś pola uprawne. Ja nie wiem, serio, jak można być milionerem i stawać o 5 rano, żeby orać pole. Czasami serio zastanawiam się, dlaczego on tego wszystkiego nie rzucił i nie wybudował sobie domku z tartakiem w Bieszczadach. Ostatnia walka Pudziana z Materlą zrobiła niezwykłą furorę w mediach i chyba nikt się nie spodziewał, że Pudzilla zgasi Materlę. Materla, to jest jego sposób. Co to jest? Przecież to jest nieprawdopodobne! Co zrobił? Mariusz Pudzian, Pudziandowski! Ja mam w ogóle taką teorię, że Materla i Lewandowski to jedna i ta sama osoba. Mają takie same brody i w ogóle, no mniejsza. Po wygranej z Materlą przyszła pora na punkt kulminacyjny w karierze Pudziana, czyli walka z Mamedem Khalidowem. Pomimo, że na początku krytycy mieszanych sztuk walki mocno jechali po Pudzianie, to teraz, patrzcie wy głupie wuje, Pudzian będzie się bił z Mamedem i to jako faworyt pojedynku. Mam nadzieję, że Pudzian wygra i zamknie raz na zawsze wszystkim hejterom mordy. Mam też nadzieję, że po walce Pudzian rzuci to wszystko i wyjedzie w Bieszczady, bo ileż można tak zasuwać. Choć ostatnio Pudzilla stał się arabskim szejkiem, więc kto wie, być może nie wyjedzie w Bieszczady, a do Dubaju. I pamiętajcie, że jako widzowie Borbob TV macie pierdzielony obowiązek obejrzeć walkę Pudziana z Mamedem, gdyż gdyby nie Pudzian, no to kto wie, czy bylibyśmy teraz jako gatunek ludzki dalej na tym świecie. No to tyle na dzisiaj. Zostawcie łapeczkę w górę, suba, obejrzyjcie też odcinek o Mamedzie, ponieważ będzie odcinek o Mamedzie, albo już był, nie wiem jak to Kormelek wstawi, mam to w sumie w dupie. Także pozdrawiam was serdecznie, mordeczki.